poczytuję sobie za zaszczyt i wyróżnienie, że mogę przed wami stać i możemy razem za chwilę otworzyć Boże Słowo. I z tego Słowa możemy czerpać, możemy się uczyć i nasz Bóg może nam przypomnieć i może nas nauczyć nowych rzeczy, nowej perspektywy, przez którą możemy spoglądać, idąc przez życie. Dzisiejszy tytuł rozważania właśnie jest pytaniem, prawda? Takim pytaniem, pomyślałem sobie, że dobrze jest sobie stawiać w życiu pytania w ogóle. Czym jest moje i Twoje życie? Wierzę, że dobry Bóg będzie dzisiaj nas inspirował i będziemy mogli trochę przyjrzeć się własnemu życiu przez pryzmat Bożego Słowa. Rozpocznijmy dzisiejsze rozważanie od pewnej refleksji, którą chciałbym również poprzedzić pytaniem. Mianowicie, no z racji tego, że za nami pierwszy miesiąc tego roku, więc chciałbym postawić wam pytanie, jak wam minął pierwszy miesiąc roku 2020, naszej umownej, powiedzmy, rachuby czasowej tutaj na ziemi. Żebyście przez chwilę nad tym się zastanowili, przez moment, na ile jest to możliwe w tej sytuacji, w tych warunkach, na tę chwilę, żebyście pomyśleli, jaki to był miesiąc, jak się rozpoczął ten nowy okres czasu 2020. Czy był to czas, w którym częściej na waszych ustach pojawiał się uśmiech, a może w oczach częściej pojawiały się łzy w minionym czasie, w minionych tygodniach. Jak to było? Gdyby zapytać, czy wam rozpoczął się rok dobrze, czy źle, jak byście mogli odpowiedzieć? Pomyślcie o tym przez chwilę. Jeżeli się rozpoczął źle, to chcę wam powiedzieć, że zakończy się dobrze. A jeżeli rozpoczął się dobrze, to chcę was poinformować, że zakończy się jeszcze lepiej. Także chwała Panu Bogu, że jesteśmy, że żyjemy i że możemy na tę chwilę być razem, możemy oddawać cześć naszemu Bogu. Ale moi drodzy, żeby kolejne miesiące tego roku były czasem szczególnym. Wiecie, to nie wystarczy dobre samopoczucie i nie wystarczą nawet pozytywne myśli. Potrzebujemy czegoś więcej. Zatem chciałbym wam zasugerować, że potrzebujemy nowej świadomości, która będzie nas prowadziła do wdzięczności Panu Bogu za każdy kolejny dzień naszego życia. Kiedy jutro rano się obudzisz i otworzysz oczy, żeby pierwsze myśli, czy pierwsze nawet słowa, które wypowiesz, były myślami czy słowami wdzięczności Panu Bogu za to: Panie, dziękuję Tobie, że się obudziłem. Ja, nie wiem jak wy, ale ja mam taką możliwość i tak też czynię nieraz, a właściwie codziennie tak czynię. Panie, dziękuję Ci. To jest taka stała myśl moich rozmów z Panem Bogiem, że mogę pójść do pracy. Wielu ludzi chciałoby pójść do pracy, a nie może. Ja mam tą świadomość. Wielu ludzi może chodzić do pracy, a nie jest z tego powodu w ogóle zadowolona i nawet sobie tego wcale w jakiś sposób nie ceni. Trzeba nam nowej świadomości, która będzie nas prowadziła do wdzięczności, o której za chwilę chciałbym jeszcze więcej powiedzieć. Moi drodzy, zauważyć dzisiaj można, że wielu chrześcijan ma problem z okazywaniem wdzięczności ludziom i Panu Bogu za Jego liczne błogosławieństwa. Każda epoka, każdy czas na tej ziemi miał swoje problemy, ale dzisiejszy czas, w dzisiejszym czasie człowiek dysponuje taką możliwością, że może położyć kres całej cywilizacji. I tylko istniejemy dlatego, i tylko jesteśmy dzisiaj z tego powodu dzięki łasce Bożej i Jego miłosierdziu. Pan Jezus wie, że człowiek nie poradzi sobie z wyzwaniami, które są przed nami. Dlatego przyjdzie moment, kiedy On powtórnie powróci. I chwała Mu za to. Zaingeruje w sprawy naszego świata. Apostoł Paweł nauczał i zachęcał chrześcijan, kiedy żyli, jemu współczesnych, do tego, by okazywali
wdzięczność. I chciałbym, żebyśmy otworzyli może na ten moment dwa fragmenty Słowa Bożego. Pierwszy zapisany jest w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale. Pierwszy list do Tesaloniczan. Piąty rozdział. I chcę zacytować tutaj wiersze począwszy od 16, gdzie czytamy następujące słowa. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. I myśl kluczowa tutaj. On też tego wszystkiego dokona. I może jeszcze jeden fragment Bożego Słowa. List do Filipian, czyli kilka stronic wcześniej. List do Filipian i z tego listu, z 4 rozdziału, zacytuję wiersze począwszy od 5. Skromność wasza, zresztą powiem wam, tak się akurat składa, że to jest fragment, który dzisiaj otwierał nasze nabożeństwo, więc Pan Bóg nam go przypomina. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, w błaganiach powierzajcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Chciałbym razem z wami teraz przez chwilę zastanowić się, ile z tych Bożych myśli, które teraz żeśmy przeczytali, ma przełożenie na twoje i moje życie? Czy to jest tylko biblijna teoria, która się może podobać, którą możemy czytać, o której pomyślimy, no tak, może to funkcjonuje w życiu innych ludzi, ale czy w moim? I chciałbym, żebyście to, że tak powiem, zrewidowali w swoim własnym życiu. Na ile w swoim życiu doświadczasz pokoju, o którym tutaj czytaliśmy w liście do Filipian, siostro i bracie? Pomyślmy o tym przez chwilę. Czy jesteśmy dla siebie wyrozumiali? Czy jesteśmy cierpliwi względem siebie i innych ludzi? Czy sobie wybaczamy? Czy sobie współczujemy? Jak to jest? Czy Słowo Boże zmienia twoje i moje życie? Czy może to jest tylko i wyłącznie sprawa, która została zapisana na kartach Pisma Świętego? Chciałbym wam poddać taką myśl. Każdego, kogo spotykasz na swojej drodze, toczy walkę w swoim umyśle, o której nie masz żadnego pojęcia. Brat, siostra, która siedzi teraz obok ciebie, na odcinku swojego życia, ty sam i ja, toczymy walkę w swoim umyśle, o którym nie ma pojęcia żaden inny człowiek, tylko Bóg. Bądźmy dla siebie życzliwi. Zawsze. Przywiozłem ze sobą wydanie Drogi do Chrystusa, wiecie, tutaj z tymi kwiatami. Dla mnie jest to bardzo cenna książeczka, nieduża. Można ją w każdej chwili otworzyć, wybiórczo potraktować. I chciałbym przez chwilę wybiórczo ją potraktować
żeby zwrócić waszą uwagę na bardzo ważne rzeczy. Chciałbym zacytować myśli zapisane na stronicach 57 po 60, wybiórczo kilka krótkich myśli. Posłuchajcie proszę. Szatan nie posiada się z radości, jeśli uda mu się doprowadzić dzieci Boże do niewiary i zniechęcenia. Cieszy się, gdy nie ufamy Bogu, gdy wątpimy w Jego chęć i moc zbawienia nas. Raduje się, gdy może sprawić, iż uważamy, że Pan uczyni nam krzywdę działaniem swojej opatrzności. Dziełem szatana jest przedstawianie Boga jako istotę pozbawioną współczucia i litości. Fałszywie przedstawia prawdę o naszym Panu. Napełnia wyobraźnię błędnymi pojęciami na temat Boga. Często koncentrujemy się na fałszerstwach szatana, zamiast zastanawiać się nad prawdą dotyczącą naszego niebiańskiego Ojca. Zniesławiamy Boga, niedowierzając Mu i szemrząc przeciwko Niemu. Szatan zawsze stara się uczynić życie religijne ponurym. Pragnie, aby wydawało się być męczącym i trudnym. Gdy chrześcijanin przedstawia w swoim życiu taki obraz Boga, taki obraz, przepraszam, religii, przez swoją niewiarę popiera oszustwo diabelskie. Kolejna myśl. Aniołowie słuchają, jakiego rodzaju wieści zanosimy do świata na temat naszego niebiańskiego mistrza. Rozmawiaj o tym, który żyje, aby się wstawiać za tobą przed Ojcem. Gdy podajesz rękę przyjacielowi, niech na twoich ustach i w twoim sercu będzie uwielbienie dla Boga. To przekieruje myśli tego człowieka na Chrystusa. Wszyscy przechodzą próby, doświadczenia, które trudno znieść i pokusy, którym trudno się jest oprzeć. Tu jest napisane, że wszyscy. Nie opowiadaj o swoich kłopotach swoim bliźnim, ale najpierw wszystko przedstaw swojemu Bogu w modlitwie. Niech naszą zasadą będzie nigdy nie wypowiadać słów zwątpienia lub zniechęcenia. Słowami nadziei i świętej otuchy możesz uczynić wiele, aby rozjaśnić życie innych ludzi i wzmocnić ich wysiłki. Jest wiele dzielnych dusz, bardzo przygnębionych pokusami. Ludzi, którzy bliscy są poddania się walce ze sobą i z siłami zła. Nie zniechęcaj takiego człowieka w jego ciężkich zmaganiach. Pocieszaj go śmiałym i pełnym słowem nadziei, które pobudzi go na jego drodze. W ten sposób możesz promieniować światłem Chrystusa. Przez nasz nieświadomy wpływ inni ludzie mogą być zachęceni i wzmocnieni lub zniechęceni i odsunięci od Chrystusa i Jego prawdy. I pozwólcie, że jeszcze jeden nieduży fragment. Mam dwa, więc mam chwilę zastanowienia. Niektórzy żyją w nieustannym lęku i niepotrzebnie się zamartwiają. Każdego dnia otoczeni są dowodami Bożej miłości. Każdego dnia korzystają z darów Jego opatrzności, ale przeoczają te błogosławieństwa. Ich umysły stale zajmują się tym, co nieprzyjemne, a co według nich może ich spotkać. Rzeczywiście mogą istnieć jakieś trudności, ale choć są one błahe, zaślepiają ich wzrok tak, że nie widzą wielu rzeczy, za które powinni być wdzięczni. Trudności, które napotykają, zamiast kierować ich do Boga, jedynego źródła pomocy, oddzielają ich od Niego, ponieważ wywołują w nich niepokój i narzekanie. Czy dobrze czynimy w ten sposób, niedowierzając Bogu? Dlaczego mamy być niewdzięczni i nieufni,
Jezus jest naszym przyjacielem, a całe niebo zainteresowane jest naszym szczęściem. Nie powinniśmy pozwolić, aby kłopoty i troski codziennego życia trapiły nasz umysł i zasępiały nasze oblicze. Jeśli na to pozwolimy, zawsze znajdzie się coś, co będzie nas drażniło i irytowało. Nie powinniśmy okazywać troski, która nas nie tylko trapi i wyniszcza, ale też nie pomaga w znoszeniu trudności. Wdzięczność. Porozmawiajmy chwilę o wdzięczności. Jak powstaje wdzięczność w sercu człowieka? Jak się rodzi w twoim i moim sercu wdzięczność? Zasugeruję wam taką myśl, że wdzięczność pochodzi, czy powstaje, kiedy coś w życiu odkryjesz. Wiecie, odkrycie to nie to samo, co wiedza. Każdy z nas dysponuje dużą wiedzą. Ale wiecie, kiedy po raz kolejny otwierasz Słowo Boże, na przykład na 15 rozdziale Ewangelii Łukasza i czytasz historię o kochającym ojcu i jego dwóch synach. I nagle czytając ten fragment, odkrywasz, że tym młodszym synem jesteś ty. Odkryłeś to nagle, że to przecież o tobie mowa. Wiecie, wtedy się rodzi wdzięczność. A kiedy rodzi się w sercu wdzięczność, to wtedy my dziękujemy. Panie, ja ci dziękuję, że pokazałeś mi prawdę o mnie samym. Bo ja do tej pory myślałem, że to jest sprawa tamtego młodego człowieka tylko. Wdzięczność ma przełożenie na twoje i moje życie o wiele bardziej niż myślimy nieraz. Wdzięczne serce sprawia, że myślimy pozytywnie. A nasze pozytywne myśli mają przełożenie na to, że nasz organizm produkuje życiodajne substancje, między innymi endorfiny. Wiecie, to wszystko ze sobą jest bardzo mocno powiązane. Słowo Boże informuje nas, Jeremiasz w swoim wystąpieniu, w swoim sprawozdaniu pisze z natchnienia Bożego, że przygnębiony duch wysusza kości. Kiedy jesteś zmartwiony i przygnębiony, wtedy twój organizm cały czas traci, cały czas podupada. A w nawiązaniu do naszych myśli, moi drodzy, jeżeli odkryjemy, jaki potencjał, jaką moc mają twoje myśli, moje myśli, jeżeli to odkryjesz, jaki potencjał mają twoje myśli, przestaniesz myśleć negatywnie. Przerazisz się, kiedy odkryjesz, jaki potencjał mają negatywne myśli, jaką siłę oddziaływania, ale pozytywne również. Dlatego Słowo Boże zachęca nas do tego, czytaliśmy, abyśmy myśleli o tym, co dobre, abyśmy myśleli o tym, co sprawiedliwe, abyśmy zwracali oczy ku niebu i zwracali się do naszego Boga: Panie, pomóż mi, bo sobie nie radzę. Może, w nawiązaniu jeszcze do wdzięczności, może, gdybyśmy regularnie poświęcili trochę czasu, ale regularnie, słuchajcie, na osobisty czas, o którym często mówimy, z Jezusem Panem, z naszym Bogiem, regularnie, dzień po dniu, najlepiej rano, tak wam zasugeruję, wybaczcie, ale nim rozpoczniemy dzień, tak by było najlepiej, ale niekoniecznie. Każdy czas jest ważny i każdy czas się liczy. Ale gdybyśmy tak regularnie poświęcili, moi drodzy, może gdybyśmy rozmyślali o Bożych błogosławieństwach, to może wtedy, kiedy się modlimy i mówimy mniej więcej tak: Panie, proszę Cię, abyś mi pomógł. Panie, proszę Cię, abyś mnie prowadził. Panie, proszę Cię, abyś mnie wysłuchał, abyś mi odpowiedział. Panie, proszę Cię, abyś mnie ochraniał. Zamiast tego, gdybyśmy do Pana Boga się zwracali: Panie,
Dziękuję Ci za to, że mnie chronisz. Panie, dziękuję Ci za to, że mnie prowadzisz. Panie, dziękuję Ci za to, że się obudziłem. Panie, dziękuję Ci. Gdybyśmy tak spróbowali od dziś. Przecież Pan Bóg zabezpiecza wszelkie Twoje i moje potrzeby. Tak naprawdę nie musimy Go prosić o prowadzenie, bo On nas prowadzi. Jedynie co możemy, to Mu podziękować za to, że nas prowadzi. Jeżeli to zauważymy. W psalmie 119 Dawid między innymi w wierszu 62 wyraził taką myśl. O północy wstaję, aby Ci dziękować za sprawiedliwe sądy Twoje. Dawid miał, a może za chwilę do tego nawiążę, a może jeszcze z psalmu 63. W 63 psalmie Dawid obszerniej podejmuje ten temat i może kilka wierszy razem przeczytajmy. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona, bezwodna, tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą, tak, błogosławić Cię będą, póki życia mego. W imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas nocnych straży, bo byłeś mi pomocą. Zdarza Wam się czasami w nocy obudzić i nie potraficie zasnąć. Myślę, że macie takie chwile. Ja miewam takie momenty, że kiedy budzisz się w nocy różnie i teraz nie potrafisz zasnąć, być może się niecierpliwisz, być może czasami się denerwujesz, no bo trzeba wypocząć rano, ale być może warto się nieraz zastanowić, że Pan Bóg obudził cię w nocy, żeby z Tobą porozmawiać. Dlatego, że w ciągu dnia nie potrafi się dostać do Twojego, mojego życia. Że cały dzień wypełniony jest różnymi obowiązkami, a w nocy nie zadzwoni telefon. Większość ludzi śpi. Jest cisza. I Pan Bóg nieraz chce z nami rozmawiać sam na sam. Nie widząc innej możliwości, budzi nas w nocy. Pomyślmy o tym, kiedy się po raz kolejny w nocy obudzimy. Nim zacznę podsumowywać dzisiejsze rozważanie, pozwólcie jeszcze na taką prezentację krótką. Jak myślicie, ile waży ta szklanka wypełniona do połowy wodą? Ile może ważyć? 125. Jeszcze jakiś typ? 200. Dziękuję. Tak szczerze mówiąc, to nie jest istotne, ile waży, ale chciałem was pozyskać i sprawdzić, czy mnie słuchacie. Dziękuję. Tak naprawdę nieważne jest, ile ona waży. O wiele ważniejsze jest to, jak długo będę ją trzymał w ręce. Jeżeli potrzymam ją minutę, dwie i ją odstawię, nie będzie żadnego problemu. Ale jeżeli postanowię trzymać ją przez godzinę, to jak się domyślacie, po godzinie czasu będę miał problemy. Zacznie mnie boleć ręka. Ale jeżeli ktoś by zdecydował się i potrzymał ją na ile potrafię, do wieczora, to moja ręka straci czucie i zostanie sparaliżowana, naukowo udowodnione. Moi drodzy, problemy i trudności w Twoim i moim życiu są jak ta szklanka wody. Jeżeli pomyślisz o swoich kłopotach i trudnościach przez 2, 3, 5 minut, nie ma problemu. Ale jeżeli będziesz myśleć o swoich kłopotach i problemach przez godzinę, to po godzinie czasu
będzie cię to boleć. Ale jeżeli zaczniesz rozmyślać o swoich problemach i kłopotach przez cały dzień do wieczora, to wieczorem będziesz niezdolny i niezdolna do życia i zrobienia czegokolwiek. Pamiętajmy o tym. Jest Bóg na niebie, który interesuje się twoim i moim życiem. I możemy od razu do Niego przyjść z naszymi problemami. Panu Bogu należą się, nim zakończę, pozwólcie, Panu Bogu należą się podziękowania za nasz kraj, w którym żyjemy. Niezależnie od tego, kto ma jaką opcję, kto jak postrzega pewne rzeczy, kto kogo lubi, a kogo nie lubi, jak ponad tym, spróbujmy ponad tym spojrzeć. Panu Bogu należą się podziękowania. Nie wiem, prezydent jest w Sosnowcu czy burmistrz? Należą mu się podziękowania za prezydenta Sosnowca, jeżeli chodzi o wasze wydanie. Tu żyjecie na tym terenie. Panu Bogu należą się podziękowania za tych, którzy są dzisiaj powołani, aby kierować narodem, którym żyjemy. Potrzebują naszych modlitw, aby Pan Bóg mógł im udzielić mądrości, bo sami może o to nie proszą. Ale nasza modlitwa może ukierunkować, utorować drogę Panu Bogu do tych ludzi. A oni potrzebują mądrości, aby podejmować dobre decyzje dla naszego kraju, aby nam się lepiej żyło. Póki co, zanim Pan Jezus powróci. Pamiętajmy o tym. Panu Bogu należą się podziękowania za miejsce, które mamy i gdzie możemy dzisiaj przybyć, i co tydzień przybywamy, aby Mu się pokłonić. Panu Bogu należą się podziękowania za starszego zboru, czy starszych, jeżeli tutaj są, którzy prowadzą Jego Kościół na tym terenie. Panu Bogu należą się podziękowania za kierownika szkoły sobotniej i innych. Panu Bogu należą się podziękowania za naszych rodziców, za współmałżonków, za Kościół, do którego należymy. Panu Bogu należą się podziękowania za Jezusa Pana, który położył za nasze życie. Panu Bogu tak naprawdę należą się podziękowania, jak się domyślacie, za wszystko. Możemy być wdzięczni Panu Bogu, moi drodzy, za to, że Jego moc jest wystarczająca. Jego moc jest wystarczająca, aby zapewnić nam przetrwanie w chwilach kryzysu, w chwilach trudności. Natknąłem się na pewną krótką modlitwę, która wyraża wdzięczność i postanowiłem ją dzisiaj wam tutaj odczytać. Napisał ją Ralph Waldo Emerson. Więc wdzięczność wyraził w takich kilku krótkich słowach. Za każdy świt poranka, Ojcze, dziękuję Ci. Za odpoczynek, schronienie każdej nocy, Ojcze, dziękuję Ci. Za zdrowie i jedzenie, za miłość i przyjaciół, za całą Twoją dobroć, Ojcze, który jesteś w niebie, dziękuję Ci. Na koniec, moi drodzy. Chcę życzyć wam wszystkim, nam wszystkim, wam i sobie. Chcę życzyć tego, aby kolejne miesiące roku 2020, aby w tych kolejnych miesiącach tego roku towarzyszyło nam takie potrójne przeświadczenie. Po pierwsze, Pan Bóg czuwa nad wszystkim, co się dzieje w twoim i moim życiu. Pamiętajmy o tym. Po drugie, Pan Bóg daje mądrość i siłę, abyśmy mogli sprostać wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze. I po trzecie, Pan Bóg zaspokaja wszelkie nasze potrzeby, a nawet daje nam dużo więcej, niż potrzebujemy. Dziękując Panu Bogu za to, co od Niego otrzymaliśmy w minionym roku, postanówmy dzisiaj razem, tak na koniec, i każdy z osobna, że będziemy żyli wdzięcznością teraz, każdego dnia. Będziemy żyli wdzięcznością za kolejny rok,
który się rozpoczyna. Za każdy kolejny dzień, który Pan Bóg nam da i za każdą kolejną godzinę, którą przeżyjemy. Amen.